Tu taki stary człowiek jeździł do mnie, jako przyjaciel już się zaprzyjaźnił. I ciągle tak też mówią, mówi, tam w Swornegaciach była kapliczka, mówi, i ja bym chciał ją z powrotem, żeby ona tam powstała. I do mnie się zwrócił, czy by ja nie mógł zrobić też taka. To taka była kapliczka pod tytułem Matka Boska przy Serno, po kaszepsku, no i to była Matka Boska. I później on drugi znowu mówi, gdzieś indziej jeszcze mówi, tam też jest miejsce na taka kapliczka, żeby tam powstała. Maksymilian Kolbe też to jest Swornegacia. Później znowu powstała tam dali Matka Boska przed kościołem. Później jeszcze jest taka wioska przed Ostrowitem, Ostrowite przed Morzyszkowami. Tam jest też znowu kapliczka. Później jest jeszcze kapliczka w Łęgu. Chyba dwie albo trzy kapliczki są w Szczecinie. Patrzę na Odrę, to też jest. Tych kapliczków jest tak mnóstwo, to by musiał cały zeszyt już opisać. Ostatnia poszła nawet w tej chwili do Szwajcarii i będzie 1200 metrów nad poziomem morza stać znowu. Ja nie wiem, gdzie ono idą wszystkie, bo każdy inny sobie na coś inne zabawia. Zapoznałem, to było w Lesznie chyba. On był zbieraczem minerałów, zamówił się świętego Wawrzyńca, bo to jest patron minerałów. Także każdy dużo patronów chce swoich mieć. No i do mnie się zwracają, ale więcej nic nie gadają, tylko to chcą i koniec. I ja muszę to szukać i sam przetwarzać. O, to, aha, raz to było też do ogrodu chcę Daniela. No to było też dość ciężko z tymi lwami go przedstawić jedno z drugim, no ale w końcu trzeba mieć i to drzewo do tego, żeby to powstało. Bo jak to, ja mogę w głowie to sobie zmyśleć jedno z drugim, uporządkować, jak nie ma materiału. Ale po pewnym czasie jednak się patrzy, no zdobyłem i zrobiłem to sobie. To już w szkole mały byłem jeszcze, zupełnie malutki, a ja już rzeźbiłem kapliczkę. To chyba dar jakiś jest inny, ja nie wiem, bo to jest dzieciństwo. Jeszcze jak to, ten szkolny nieraz, to on też nie przeszkadzał na zajęciach praktycznych, dał mi wolną wolę, a ja co robił i malował. To jest wszystko takie od Boga. I te rzeźby, ja od małego już zaczął robić. I teraz szukaj kiedy. Mnie nikt nie uczył, ani ten szkolny, bo on nie był zdolny do tego uczenia. Ja muszę sam odkrywać to wszystko. I całą technikę i no, całe życie, jak to są mówi. To są różne podziękowania za zarazy, ospy czy coś, nie? To jest raz za wojny, dużo po pierwszej wojnie światowej, że wrócili, też zadali kapliczkę. No, w różnych intencjach te kapliczki są stawiane. I dużo byśmy mogli szukać, i tej odpowiedzi my już nie dostaniemy, jak to mówię, choćby my chcieli. Bo jest jeszcze ciekawe, jak mój ojciec jeszcze opowiadał, też jak zaczęli budować, to we fundament kładli pieniądze jeszcze z tego czasu, jak to są zakopane też, jak to, dużo ludzi o czasami swój skarb też, jak wojna przybywa, pod kapliczki zakopiwali, też są takie miejsca. No niektórzy opowiadają o tym, ale ciężko to szukać, jak to są, bo jeżeli są te takie kapliczki ogrodowe, to najwięcej jednak w tym czasie tych ogrodowych to jest Święta Marta, to jest patronka kwiatów ogrodów i ta ona ze dzbanuszkiem idzie podlewać kwiaty. I to jest no, najciekawsze jest w zasadzie w tym ogrodzie. Ona w kolorach bzu jeszcze występuje, to jest najciekawsze. Bo jak Rozalia, patronka od zarazy, ta już gdzie indziej występuje, już przy drogach, jak to są tam gdzie ludzie, jak to są do zmyślenia. Każdy inny ma pogląd na to. Ja nie wiem, jak to się mówi, ale to zależy od ludzi. To, co chcą, a mielno mówią. A ja wszystko przyjmuję, jak świętych czy nieświętych. Projekty samych kapliczek to jest też ciekawe, bo ja znowu drzewo odpowiada jeszcze. Na kształt to ja biorę drzewo, no popatrzę, ale drzewo najwięcej mi daje odpowiedzi, jak ja tam mam robić.
Ja się tak nie zastanawiam. No, natura w zasadzie. Wszystko musi być w naturze, jak to skomponowane. I do danego terenu jeszcze. To też kształt do danego terenu. Bo jeżeli je w drzewach, czy jedno z drugim, ja się staram, żeby to była kapliczka jak najwyższa, tak to mówię. A gdzie wolno stojąca, bez drzewów, to niska może być też. W ogrodach też, gdzie ludzie chodzą, to musi być niska, a nie wysokie. Ty kapliczka, je cytat jeden, o Mario, módl się za nami, żeśmy ją robili, ta Mario najświętszą. I teraz ona się ma modlić za nas, my sobie tak lekko robi. My się nie będziemy modlić, to ona się ma modlić za nami. Coś tak nie pasuje dla mnie. Jeżeli jest najświętsza zrobiona, to dać jej spokój. Ja żadnych wzorów nie korzystał, ja wszystko z natury wziąłem. I nieraz, jak to się mówi, o Marian Kołodzie, jak my robili te w ogóle postacie na ołtarz papieski, to chodził i też każdego uczył, tak, 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 a ja mówię, ale niech pan mnie też pouczy. A on mnie mówi, ja się na pana uczę dopiero, mówię.